Witam wszystkich serdecznie. Kolejna część aktualizacji, co się u mnie dzieje. Będziemy montować te oto 19 żeberek w garażu w najbliższym czasie. Mniejsze i większe postępy przy agregacie z auta. Mamy alternator, mamy pasek. Jeszcze trzeba troszeczkę podziałać i będzie git. No i jesteśmy w akumulatorowni. Tutaj się też troszeczkę podziało. Jest troszeczkę więcej przewodów i jest troszeczkę większy porządek. A więc jeden z kolejnych etapów. Mamy kupę kabli. Zaś się udało coś wyciągnąć. Jest tutaj większy porządek już, porządny. Zostały jeszcze dwa kabelki. Jeden, dwa. Może pokażę z bliska. Zostały tylko dwa z dwóch akumulatorów i tak świeżo jest odkręcone i widać, że nawet widać, gdzie było przykręcone. Niestety przez światło nie widać, że fajne, czyściutkie to jest. Czyli tam, gdzie były przykręcone kabelki przez bardzo długi czas, styk był dobry. Nie zaś nie działo i nie iskrzyło. Czyli te będą miały podobnie. Pomału wyczyściliśmy płytę minusową. Jeszcze to mnie czeka do poprawy, ale muszę się spytać Was też między innymi, czy jest wskazane, żeby było jak ja tu mam, że mam zakówkę, podkładkę zwykłą, płaską, sprężynową nakrętkę i zaś zakówka, sprężynówka, raczej zakówka, płaska, sprężynówka. A może tutaj mam coś pojednaczone i mam na opak. No, jest na opak, no ale... Bateria optymalnie rozładowana. Można podłączyć do ładowania. Tak. Baterie są rozładowane, jak i w telefonie, tak i tutaj. Bo wszystko się dzieje w nocy, kiedy nie ma słońca. Więc to tak postępuje dzień za dniem. Przewody dostały nowe numerki. Żeby było wiadomo, co z czym jest, żeby nie było tak jak tutaj na plusie, że już nie wiadomo, co kaman. Czyli to jest kolejna rzecz, która została zmodernizowana i będziemy działać dalej. A więc mamy grzejnik, stary żeliwny, stał sobie gdzieś tam za Mauserem. Na szczęście kiedyś go zaślepiłem, ale no nie wygląda to dobrze. Na dole też to nie wygląda najlepiej. Będzie dużo z tym roboty. Muszę to ożywić, żeby zrobić pierwszą część ala centralnego i zrzutu temperatury z agregatu. Więc troszeczkę tego do zrobienia będzie. A więc mamy agregat z silnika. Udało się już założyć pasek, mamy nowy pasek 920, udało się wymierzyć, mniej więcej już to mam wyliniowane, jedynie muszę wymyśleć, jak zrobić napinacz, bo napinacz jest z tej strony, a cały korpus mam z tej, więc tutaj będę musiał coś dorobić i jeszcze w dodatku mi to trochę koliduje miejscem z tym. Więc chyba będę tu coś wiercić, tu jakąś blachę dorabiać, nie wiem. To wyjdzie w praktyce, bo do obudowy nie mogę się wiercić, bo silnik będzie pracował sam, żeby to było w jednej całości. Poza tym za dużo się nie ruszyło. Tutaj już mam przygotowany kolejny alternatorek, jak to się mówi, żeby założyć pasek wielorowkowy. Stary bak z romecika trafi do agregatu z kosiarki, więc ten kanisterek, co jest oryginalnie, chwilowo zniknie. Gdzieś tutaj może mi się uda zamocować resztę. A więc przez ostatni tydzień udało się troszeczkę tutaj zmodernizować. Już mamy to, mamy podłączone, to już było mówione ostatnio, śmiga wyśmienicie, nie ma najmniejszych problemów. Wyciągłem trzy minusy, które będą na tą stronę. Jeszcze nie mam je opisane, ale będzie trójka, dwójka
i jedynka. Jak widać, już mamy zainstalowane je w punktach, jak to się mówi, docelowych. To będzie dwójka, a to będzie trójka. Są 3 razy 35 kwadrat, więc jest lepiej. A ten pakiecik pierwszy pójdzie do pomiaru, bo on nie ma, jak to się mówi, minusa, bo jest czwartą ekipą, jak to się mówi, na placu budowy. I to na początku będzie rozebrane. Będzie zrobione tylko na 2 akumulatory, czyli 12 plus 12, 24. A 2 pozostałe, ten pójdzie na przykład na ładowarkę, a ten pójdzie na miernik. Choć najlepiej jakby obydwa najpierw naładowałem w ten sam sposób, żeby było, jak to się mówi, powtarzalnie. Więc za dużo się nie podziało, poza tym, że tutaj ten galimatias kablowy znika. Jest coraz mniej, zostały tylko 2 te głośnikowe przewody, co są właśnie tutaj i tam są podłączone. Tam. Więc pomału to znika, za niedługo też plusy zaczną znikać, bo jednak taką skrzynkę jeszcze dam jedną tu. Jakby ktoś się pytał, one są, będzie widać. One są też na DC, czyli one są na prąd stały i na 250 V i 160 A. Więc to, co ja mam tu wsadzone, te 63, to będzie lekko i bezpiecznie, przynajmniej mam nadzieję. Więc chyba na razie tyle. Dziękuję wszystkim chętnym obejrzeć moje zmagania z instalacją off-grid i modernizacją całej instalacji, by to miało jakiś standard. Tak, te kable czerwone to są solarne i je też w przyszłym roku będę robić, bo teraz bym musiał wietrzyć tu, a grzeję sobie osuszaczem. Bo kiedyś grzałem sobie tutaj tym piecykiem, tutaj tą płytą na piecyku, ale teraz osuszacz daje radę, bo mam ich troszeczkę więcej, większa sprawność i od razu się pozbywam wilgoci. Więc ja dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jak ktoś wytrwał do końca, może wrzucić lajka, bardzo to motywuje, bo niestety teraz, jak to się mówi, nie ma za dużych postępów, nie widać ich. Jest to bardzo pracochłonne wszystko, materiałochłonne i drogie. Dobra, koniec narzekania, lecimy dalej. Jak komuś się podobało, może wrzucić subskrypcję. Dzięki wielkie, pozdrowienia, trzymajcie się, cześć!